Minotauro è il patetito. Sì, povero. Bra. Tu attenti, a mento a scegliere. Dobra. Tak, diamentowy siekier jak najbardziej. Dzień dobry. Kamyszki zostają. Dobra. Wyczajony niczym, kurde, nie wiem, snajper w CS-ie. O. Najpierw w dół. Dobra. Raz jest na miękko, a raz jest pod giekiem. Tak. I tak. I szybko. I kamyki znowu. Dobra. I tak ma być. Pyk, pyk. O, na dexterity, jej! Proszę bardzo. Dwa na dexa, bardzo dobrze. I tak możemy działać teraz. O matko, więcej tego. Co to? Total Biscuit? Nie, diamentowa strzałka. Airbag bardzo dobrze. Tu już nic raczej nieużytecznego. Kurde, żeby zaraz kurcz mi tylko nie wyskoczył. O, tarcza, tarcza, tarcza. Nie ty. Czy ja tu widzę Obsidian Blade? Bardzo dobrze. Diament nitowy może się już rypać. No nie, i on sobie może wejść w ścianę, to jest najgorsze. A wiesz co, rypać cię, kurde, panie. Najgorzej się boję tych Guardianów, żeby się zaraz nie pojawili. Dobra. Jest ik. Jest git, znaczy się. Ik. Stomach begins to grumble? Proszę bardzo. I bierzemy oczywiście pająki, bo tam najwięcej expo zdobędziemy. Fajnie wyszło. Cieszy mnie taki efekt. Dobra, Zweihander. Tom, siekier. Proszę bardzo. O, matka. Te pijemy oczywiście. Bonus poleciał. Czasami tak bywa. O, mana i bonus. No to czasami tak bywa. Czasami musisz sobie puścić luja, żeby wyszło coś lepszego. O, ja pierdzia, ale będziemy mieli tutaj bajerów. Dobra, to tak. Skalne strzałki. Proszę. Metal właśnie przetopię sobie od razu, żeby mi nie zawadzał. Znaczy zawadzał. Był tyle, ile może być, bo będę sobie przetapiać, a tak to miejsce i tak by zajmował, więc co za różnica. W ten sposób. Proszę bardzo, pierwsza część setu będzie garbowego złotego. Naprzód. I zrobimy sobie oczywiście górę, bo ona bardzo ładnie wygląda. Skóry troszeczkę będziemy musieli nazdobywać z różnych innych mobów. No. A jakie tam moby właśnie dawały skórę? Już nie pamiętam. Samą. Ech. Dobra. Czy coś tu potrzebuje wywalić? To niech zostanie sobie. A, dobra, niech będzie. Taką ma, kurde, szansę od życia. Niech skorzysta z niej. Pojebane pierdolce. No kurde, latają w lewo i w prawo. Ziemniaki jedne. Śmierdzące. Trzeba skipować grę z oku, prawda? Durability. Kamienne ostrze, nic tu nie ma ciekawego, co bym chciał. Strzał nie będę robić, dobra, wszystko jest okej. Okay. Kurde, diamentowa siekiera, moja pierwsza, jaką kiedykolwiek robiłem, wiecie? Proszę bardzo. No chodźcie. O Jezus, ile tego się nadupcza. Zrobię już takie dwa staki. O, tak żeby były. I żeby tu się stakował. Żeby nic mi innego nie wchodziło. Proszę bardzo. A ty żreś strzałę. Przeskoczyłeś nad nią, ty kurde.
O, dobra, mam cię. Będę musiał się w końcu zrobić run na ciężkie miecze. On nie jest łatwy, a, no znaczy run, on nie jest wymagany, tylko po prostu nauczyć się ciężkimi ostrzami grać. To wypadałoby się nauczyć w końcu. Skurgę blade. Jak to jest, kurde, jak to ma działać, że im więcej mamy lepszą jakość naszego toporu, to więcej drewna możemy wydobywać. Brave Mother? Ech, jeszcze nie ma jej. Nie zabiłem wystarczająco dużej potomstwa, jeszcze okienko życia nie aktywowało swojego pełnego potencjału. Bra! No i do widzenia. Dawaj mi metal. Tyle razy już byłem uderzony, jeszcze Brave Mother się nie zespełniła z mojej czapki. Co szkodę. Ale teraz powinno w sumie przyjść. O, jest, dobra. O, nie chcę ją uderzyć, kiedy jest na... Jej dziecko jest, kurde, bardziej niebezpieczne od niej. To jest dobry bajer. Dzień dobry. Kurde, nie toperek jebany, no. Pelikan. Latający. Jeps. No co? Brew. Jest Brave Mother? No, nie ma. I hopa. O, fajnie! Czasami jest tak właśnie, że uderzy, a odbije się od niego strzał. To jest najlepsze, kiedy tak się zdarzy. Najlepszy. Dobra, wszystko ładnie się zdobywa. O, to już powinno Brave Mother się spełnić. Brew, jest, kurde, Brave Mother! And his name is Brave Mother! John Cena. Johan Sena, Brave Sena. Tak w sumie można to przekształcić. Jakby się chciał komuś. Ty kurwiu, jeden, widzę cię. Co myślisz, że... Chodź tu! Kurwa! O matko. Dobra, jest skóra. To skórę właśnie myl sobie właśnie całą zamiast tego. No, tak zrobimy. Już tylko killer. I swoich stóp nie myję, wiem co za ile. Dobra. Już więcej nie będziemy tego potrzebować. Więc mogę nawet, wiecie co, tak podle wywalić ten kill-off. Znaczy siekier. Zebrać resztę tego i tyle w temacie. Fakt, nie mieści się. Tak więc nie bierę ciebie. Pięknie. Bo są priorytety, mój przyjacielu. Tak jak na wojnie. Bierzemy tylko najsilniejszych. Przetrwają najsilniejsi. Brave Mother? A to może teraz? Halo, zabijam ci dziecię. Dziecię. Nic? Ech. Więcej na Brave Mother narobię sobie levela. Cześć. Ty kurwiu, ty. Oczywiście, co weźmiemy to... oczywiście też skórę. Bo niestety tej skóry nie będziemy zbyt dużo zdobywać przez to, jak ten run wygląda. W sensie, że... nie chodzę na tereny, gdzie właśnie są skóry, wypadają normalnie. Bo mnie tu zależy na tym właśnie levelu. Proszę bardzo. I jeps, 48, pięknie. 12, to już zostaje tak. Czy z Golda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, będziemy mogli zrobić kolejną część geldową. To fajnie. Jeps. Co to za Minecraft dla biedaków? Igor Kociński 2016. Dobry agent. I zrobimy sobie resztę metali. Słyszę, 15 tu już będzie, ładnie, czekało na nas. I drugą część naszego setu. Łucznika Ksimira, wojownika. No i teraz możemy zdobywać już tylko sam diament. Znaczy nie, co ja gadam, przecież muszę zdobywać wszystko. Nie mogę pozwolić na to, żeby mi
coś nie dropło. O, pięknie. Więc naprzód. O! Fake Rock, kurde, się dołączył do imprezki. No, jak już, kurde, pająki bijemy na raz, to jest zajebiście. Fake Rock. No, oni się tak w sumie nazywają. To jest bekowe. Opa. No! Jak ci, kurde, podskoczę zaraz. Brave Mother za mną? Tak mi się wydawało, ale teraz na pewno jest. Nic! Łech, pani, ja tu, kurde... Morduje pani potomstwa, a pani nic? No. Tak już tak patrzę, czemu to nie leci? A to poleciało, tylko krzywo. Dobra, teraz Brave Mother. No Brave... No. Już kurde, te brwi... Pani osiągnęła po całości. I dalej nie chciała przyjść przez chwilę. Ale się jednak pani skusiła. No, co jest z tymi fake rockami, for fuck's sake? Kurde, wyskakuje taki karakan mały i myśli sobie, że gryzie. A nie gryzie, bo śmierdzi. Tum, tum. Bardzo dobrze. Karakanie, co ty sobie myślisz? O, Brave Mother. Dzień dobry. Naładuj się na ładnie. Nasz hejście ubóstwia tworze. Siła, kurde, Zimira. O, panie, jak już, kurde, na jeden triple strzał leci, no to już jest naprawdę dobrze. Powoli się zastanawiam, czy jest sens nawet brać metalowe strzały. Nie no, na pewno. Jak będzie Kreator, to będzie masakra. Patrzcie, kurde, jaki sniping. Nawet nie wiedział, skąd ta strzała przyszła, a zniszczyła go. Znowu pająki. W sumie dobrze, bo już 30 level mamy, a chyba wcześniej jeszcze jestem. No, głupio by było, jakbym niestety nie zdobył tego 40 levela przed końcem. Ech. Proszę bardzo. Węgle niepotrzebne mi są w sumie. Ale Brave Mother się nie zespełniła, no co jest? Dobra, jeszcze jedna. A ty... Wracaj tu, kurde. Co ty myślisz, co? I ty też. Chodź tu. Nie ma, kurde, ucieczki przede mną. Jakiś zboczony Travis biegnie za dzieckiem. A, oczywiście kupujemy to. I teraz tak. To ci sprzedajemy. Fak, nie mam wystarczająco dużo skór. Ech, co tam. Not such big problem. I tak już mam wystarczająco dużo życia i wszystkiego, że co to dla mnie. Dobra, i tylko metalki. Gdzie ty jesteś, Kowalo? A tu jesteś, kurde. Smelt your ores, kurde. You mean your, kurde, syn Mikołaj. I ślicznie. I lecimy dalej po prostu. No, nic nas nie trzyma. W sumie wiecie co? A nie, w sumie jesteśmy odpowiednio na życiu, to po co? Ojej, Combat Axe? Spoko, czemu nie? A tym, kurde, sobie łykniemy w stronę Ksimira. O, pięknie, manę odnowiło. Gdyby ona jeszcze mi się na coś przydawała. Ła! Te, kurde, kocie ruchy. No! Panie, kurde... No. Opa. No, Brave Mother? Użyczysz mi swojego wyglądu? Nie. W sumie będę to mięsko teraz oszczędzać i tylko jak już będzie... Będę miał naprawdę mało życia, to będę go używać. Znaczy, głodu. W sumie jest głód. Brave Mother? Na pewno powinna teraz być. O, jest, proszę. Patrzcie, jaka wściekła. Jeps. O, patrzcie. Nie! Moje itemki! Moje levele! Wszystko poszło się jebać. Kurde, se wskoczyła tam w dupę. W dupę. No. Dobra, 71 już jest. A może nawet dopiero.
Ode mnie sprawdzałem, który to już jest dystrykt. Kurczaki by się też zajebiście przydały, jakby się spełniły. Ale nie, na razie po kurde zajebiście chciałbym mieć Krator. Dobra, Brave Mother. Cześć. No chodź. Dobra. Już tylko 9 leveli mi zostało. Ale te ostateczne to jest ilość... Cholera, ile to było? Fuck! To chyba 200 już trzeba wtedy mieć punktów na każdy z leveli. To jest strasznie ciężkie. W sumie jak wyekwipujemy sobie już to potiony, których mamy aż 19. I naprzód. Metalowe strzały już w sumie możemy robić, wiecie, bo już tak dużo mamy tych strzał, że żadne inne nie będą nam potrzebne. Dobra. Brew. O, brwi, patrzcie ją. I brwi power. To powinno być reklamowane. Czy masz problem z odstającymi brwiami? Zażyj Koldium brwi power. Co za nonsens. Pewne jest, że na pewno dużo potionów nas zdobywamy sobie. Brew? Ech. Te brwi nie były wystarczająco soczyste, żeby przyszło mi tu. Proszę bardzo. Ale to już powinno ją zwabić. O, chyba nawet dwie będą, wiecie? Dzień dobry. Jeszcze hejst? No, dwie przyszły. Gdyby to miało jakieś znaczenie. Do widzenia. Oj! Jeszcze żyła. Dobra, level. I pięknie. 34. Weźmiemy sobie wulkaniczny biom, bo tam będzie więcej expa. Z samych już przeciwników. Niestety, Kurczuck nie przyszedł jeszcze. I w sumie możemy sobie bez problemu... A nie, w sumie rybać. To mięso tak jak jest, zostaje i tyle w temacie, nie będzie żadnej zmiany. O! Kurde, 21 potek. I w sumie skończyły nam się... Te stony se zostawię, ale w sumie skończyły nam się już kamienne strzałki idealnie. To będziemy teraz lecieć na metalowych. No bo patrzcie. 150 metalowych strzał to jest zwycięstwo. No. Okej. Okay. Na diamonik nic innego nam nie starczy, więc lecimy dalej. Ten music. Panie. Proszę powagi. Wow, jeżeli bizony idą na dwa hity, to już jest naprawdę potężnie. Tak, kamienie będziemy mogli wywalać. No i w sumie mamy tu szansę na ognisty łuk. Co też jest bardzo dobre. Ubóstwiam tą nutę, ona jest genialna, więc się aż zamknę tutaj. Wow, jeżeli ty chodzisz na jeden, to już jest naprawdę dobre. To naprawdę nie jest muzyka pod lawowy poziom, na mroczny, kurde, w których jest masa przeciwników. Lecę już nawet tak nie patrzę. Lecę, nie patrzę, nadupczam niczym Witchhaven. O! Dobrze! Cześć, mamo! Mamusiu. W sumie, bo Brood Mother. 35 dalej. Jeszcze nie jest nawet trochę blisko. Musi być Krator. Na Kratorze to już tak się levele nazdobywuje. Nazdobywa. Nazdobywuje. Natura z polskiego Travis the Rudy Fox. A ty co tu? Widzieliście te srogie dodże? A Jezus, te kurde się tam ustawiły.
Może byście tu przyszły, tak? Nie? To się jebcie. Nikt was nie pamięta, nikt was nie kocha. A, żołądek mi burczy, to nie ma problemu z tym. W sumie ze smoków mało i tak jest ekspa. Dobra. O, jest dobra, Kreator. To już bardzo dobrze. No a ty czego tam? Leżeć, kurde, Witchhaven. A ty co? Tak, kamienie będziemy mogli już bez problemu wywalić, bo zobaczy ile tego złota tutaj nazdobywaliśmy. A ci dalej gdzieś tam są, kurde, w... Chodź tu! Nareszcie. Dobra, 4 levele nam zostały. Miejmy nadzieję, że w Kreatorze już nam się to uda. No chyba, że to już jest koniec i ja tego nie zauważyłem. To będzie najgorzej wtedy. Goldium Pickaxe mi zaraz pęknie, lol. Ale to nie ma i tak znaczenia wielkiego. O, jeszcze ten jeden dystrykt. Jeżeli teraz w tym jednym dystrykcie nie zdobędziemy 40 levela, to już bieda po całości. Znaczy, jest jeszcze szansa, że zabijając tam skerchlingi właśnie w Skirch Layerze, jesteśmy w stanie właśnie zabijając ich zdobyć. Ale to będzie ciężkie. I to wiecie, wcale nie tak lekko ciężko, tylko tak ciężko ciężko. Dobra, dużo potek to jest bardzo dobre. Dużo będzie strzał właśnie złotych. Tutaj się najedzmy. Dobra. Zamiana. Jeden nam starczy. Jeden metal, żeby było porówno. Blood Skull Team może? Zajebiście. Aż 2, wow. To już nas zajebiście zbliża do wymaganej ilości expa. W sumie nie tak bardzo. No nic. Ale przynajmniej są dobre chęci, prawda? Nie, to jest bardzo trudny, trudny quest, żeby to ten level zdobyć, wiecie? To jest chyba, autentycznie mogę powiedzieć, że jest najtrudniejszy w całej gierce. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. Garbuj mi to, panie. Większe damage mi dawać. A nie jakieś kotleciki. 130, panie. To jest piękne. Mieć tyle metalowych strzał. Dobra. Nawet wezmę se kurde Ksimira i jego zabiję. Pokażę wam przy okazji tego bossa. Taki będę. Potiony na łykamy. Tak, bez problemu będziemy mogli go zabić. Z Dexterity 87, panowie. Naprzód. Ubiję wszystkich i jeszcze Ksimira wam pokażę. Dobra, Snik jest bardzo dużo tego expa. Co? Fake Rock, ty kurwiu! Oni po 7 biją, to jest najgorsze. Dobra. Tutaj można zdobyć laser crossbow, ale on jest nieużyteczny przez to, jak jest zgliczowany. To chociaż to talbiskity mogą tu dropnąć jeszcze. Nie. Miałem im to, natomiast... Dobra. W sumie wiecie co? To jest idealne miejsce na niego. To jest ten boss, którego się zabija, żeby Spirita odblokować. On ma 4000 życia. Życie jest szczęścia. Bo jego miecze biją po 7. Wcale nie jest łatwy. Jest bardzo ciężki. Kurde, motyl jeszcze się dojebał. No nie wierzę w niego. Woo! Jej, zabity. To jest właśnie ten boss, którego widzieliście, że właśnie mam go zabitego, ale nie widzieliście, jak on wygląda. Kurwa! Ich. O, total biscuit, bardzo dobrze. Totalne ciastko to dobre ciastko.
I level 37, no kiepsko to widzę. U Skerglinga będziemy musieli dużo tłuc. Zniszczył mi się. Dobra, i tak sobie poradzimy nawet bez niego. O, panie, już na one-hitujemy ich. Potęga i moc nad wieki. A! O, 38. O, szczęśliwie to jeszcze nie koniec, ale nie jest łatwo, panowie, nie jest łatwo. W ogóle Total Biscuit, chodź tu gryź. Dobra. Motylki zawsze na 2. One mają chyba 200 życia z tego. Nie, 150 mają. Kurde, no nie wiedziałem, gdzie się porusza. O, cześć! Brew! O kurde, uda nam się. Muszę tylko skerdżlingi zabijać wszelkiego rodzaju, jakie tam będą. No chyba, że nawet tutaj. I tutaj może mam nawet szansę to zdobyć. O! Mimik! Ej, jest 40 level! Wow! Zwycięstwo, win ponad wszystko. Teraz tylko ubić skerdżwola, który nie będzie problemem, Gitarson. Ale szlugi, panowie i panie. I nawet będziemy mieli drugi set. Zajebiście, udało nam się zrobić tego questa, panowie i panie. I duży potion. Fajnie. Więc tak, ty sprzedawaj się. I na YouTube idź. Dobra. Jedna taka nie jest istotna. To nie jest istotne. To nie jest istotne. Posprzedaję se. Bo taki grid ze mnie. Dobra. Mięsa. Ostatnie mięsko, jakie jest przed walką. Fajnie, odblokujemy sobie Haste Beetle. To jest genialnie. Patyki też mi nie są... Znaczy, te takie duże nie są potrzebne, bo teraz tylko robimy tak. Pyk. 11. Pyk. Skóry. 1, 2, 3. Proszę. I teraz pyk, pyk, 60 strzałów. Zajebiście. Będą na tego Skerdżwola. Tu TT łapiemy i Gitarson. Ile mamy Dexterity? 93, wow. To już jest naprawdę porządnie. Raz, dwa, trzy. I pięknie. I teraz tak, tu sobie łatwo to ustawić. Więcej patyków już nic nie zrobię z nimi. O. Tak, żeby szybko mogło się zamienić, dobra? Ładujemy życie do pełna. Dobra. I naprzód. W sumie póki, jeżeli mogę was zabić bez tego, to luz. Znaczy skerdżlingi najpierw, bo one są najgorsze. Proszę bardzo, i będziemy strzelać strzałami. Easy. O, cześć, Brewmother! Brewmother poszło. W sumie nawet... Weźmy już od razu te złote strzały. No. I pięknie, level 40, Artur, udało się, proszę bardzo, pokaż mi tego Haste Beetle'a. Spirit wariant trzeci, wow, fajnie wygląda. I kurde, Haste Beetle, yes, kurde. No to teraz menu, proszę bardzo, single player, companion, Haste Beetle. 100% szansy, gdy zdobędziesz level 40 w single playthrough. Kiedy masz tego kompaniona, twoja szybkość jest podwojona. Zajebiście. Czyli wychodzi na to, że zostaje ostatnia nam rzecz do odblokowania w tej gierce, jaka jest, którą no nawet nie będę się na niej skupiać, bo jest zajebiście ciężka. Znaczy trzy. Ice Queen, tego czarnego smoka jeszcze nie ubiłem, bo jeszcze mi się nie zespełnił. No i oczywiście Overlord Helmet, czyli przejść gierkę bez otrzymywania obrażeń, co jest no jebę takie coś.
Dobra, tak więc, no cieszę się, do zobaczenia. Na razie, pa.